Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórne. Wójt gminy Tarnowo-Podgórne Tadeusz Czajka podpisał umowę z firmą Transbrook Marek Begier z Nekli na realizację budowy północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Od 23 września do 4 października w naszej gminie trwają internetowe badania ankietowe dotyczące problemów społecznych. Na naszej stronie internetowej dostępny jest harmonogram jesiennego odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Dorośli mieszkańcy posiadający kartę mieszkańca naszej gminy mogą skorzystać z bezpłatnych badań wideodermatoskopowych, które odbędą się w Tarnowie Podgórnym i w Przeźmierowie. 16 października odbędą się bezpłatne badania mamograficzne dla kobiet w wieku od 45 do 75 lat, które przez ostatnie 2 lata nie korzystały z takich badań w ramach NFZ. 17 i 18 października odbędą się badania USG w ramach Ogólnopolskiego Programu Badań Profilaktycznych Nienowotworom u Dzieci, przeznaczone dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, posiadające kartę mieszkańca. Gmina Tarnowo-Podgórne przekaże 250 tysięcy złotych na rzecz odbudowy po powodzi klubu sportowego Unia Bardo na Dolnym Śląsku. Przypominamy jednocześnie, że cały czas możemy wesprzeć rzeczowo i finansowo powodzian. Sport. 1 października ruszają zapisy na 21. edycję biegu i Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Baranowie. Tarnowo-Podgórne zwyciężyło 20. edycję rankingu sołectw naszej gminy. Drugie miejsce zajęło sołectwo Lusowo, a trzecie Przeźmierowo. Ostatnią konkurencją w tegorocznej edycji, jaką było wędkarstwo, wygrało sołectwo Lusowo, tuż za nim był Cerac Kościelny, a na trzecim miejscu uplasowało się sołectwo Przeźmierowo. GKS Tarnowia zremisowała z Koninem Górnik 2-2. Był to mecz w ramach 7. kolejki 5. Red Box Ligi. Rusza nowy sezon koszykarski, w którym drużyna z Tarnowa Podgórnego wystąpi pod nową nazwą Mixtol Tarnowia Tarnowo-Podgórne, zyskując wsparcie nowego sponsora tytularnego. Kultura. 16 listopada o godzinie 18 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się koncert pod tytułem Republikacje z Tymonem Tymańskim. Bilety do kupienia na biletyna.pl lub w kasach Gokseza. 5 listopada o godzinie 19 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się benefis klubu Szyderców BIS pod tytułem Czyj ten benefis? Bilety do kupienia również na wspomnianej biletynie oraz w kasach Gokseza. Jeśli organizujecie Państwo wydarzenie lub macie ciekawostkę z gminy Tarnowo-Podgórne, a może jakiś problem, którym chcielibyście się podzielić, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP Info. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień. You.